Polityk zmarł w sobotę 29 sierpnia 2020 roku. Smutne informacje o jego śmierci właśnie obiegły krajowe media. Rodzina zaapelowała w sprawie pogrzebu mężczyzny. Bliscy liczą na uszanowanie swojej prośby. Polityk, który za swoją działalność otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, zmarł 29 sierpnia 2020 roku. Wyjątkowo smutne informacje właśnie obiegły media. Do żałobników w związku z planowanym pogrzebem. Polityk zmarł w sobotę 29 sierpnia. Miał 87 lat. Smutne wiadomości obiegły krajowe media. W sobotę 29 sierpnia BR. Zmarł Wendelin Haber, były wójt gminy Łaprze Niżne oraz honorowy prezes Związku Euroregion Tatry. Polityk odszedł w wieku 87 lat. Informacje o jego śmierci wstrząsnęły nie tylko rodziną i bliskimi, ale również lokalną społecznością, której był zasłużonym i szanowanym członkiem. Wendelin Haber przyszedł na świat w 1933 roku w Łaprzach Niżnych. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą i Akademię Rolniczą w Krakowie, studiował geodezję górniczą i urządzeń rolnych. Po studiach rozpoczął pracę w krakowskich przedsiębiorstwach i biurach projektów. Był działaczem samorządowym Polskiego Spisza i Podhala, współzałożycielem Podhalańskiego Związku Gmin i jednym z inicjatorów powstania Euroregionu Tatry. Haber był również współzałożycielem oraz przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Biurze Projektów Górniczych w Krakowie. Nie żyje Wendelin Haber. Polityk zostanie pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W 2011 roku otrzymał tytuł honorowego prezesa Euroregionu Tatry oraz został uhonorowany medalem za zasługi dla Nowego Targu. Za swoją wieloletnią działalność otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dwa. Ksiądz zarażony koronawirusem. Sanepid poszukuje wiernych. Trzy. Polityk spocznie w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pogrzeb Wendelina Habra zaplanowano na środę 2 września. W kościele parafialnym w Łaprzach Niżnych zostanie odprawiona msza żałobna. Wyprowadzenie zwłok z kaplicy przykościelnej nastąpi o godzinie 11. Rodzina polityka zaapelowała o nieskładanie kondolencji. Bliscy poprosili również, by nie kupować kwiatów, a zamiast tego pieniądze ofiarować jako datek na renowację ołtarzy w kościele parafialnym w Łaprzach Niżnych. Źródło: 24tp.pl.